Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Tak, jesteśmy też przyzwyczajeni bardzo stereotypowo do różnych naszych smaków, ale też wydaje nam się, że to mięso jest takim tradycyjnym posiłkiem w naszej kuchni, co nie jest prawdą i jakoś mało się mówi o tym, że to mięso tak naprawdę to jest w takiej ilości, to jest wymysł czy tendencja ostatnich kilkudziesięciu lat. Polacy nigdy nie jedli tyle mięsa, ile w ostatnich latach, w 2019 roku, to są takie najnowsze dane GUS-u, którymi możemy operować w tej chwili, zjedliśmy, statystyczny Polak zjadł ponad 60 kg mięsa w roku. I to był po raz pierwszy spadek, niewielki, bo zaledwie o 2%. Wcześniej ta skala cały czas rosła. Kupowaliśmy tego mięsa więcej. Ono jest bardzo dostępne, jest tanie. Często bywa tańsze niż warzywa, więc to jest taki naturalny wybór w sklepie. Poza tym wciąż pokutuje mit, i to wcale nie jest wyobcowane stwierdzenie, że mięso jest bardziej wartościowe. Ja sama pamiętam ze szkoły, z przedszkola, z domu to hasło zjedz mięso, a ziemniaczki zostaw. Nie wiem, czy jest ktoś, kto tego nie słyszał w swoim domu. I to dalej tak jest, że właśnie mięso jest bardziej wartościowe, więc po nie sięgajmy, a te warzywa niech będą w roli dodatku. Więc każda zmiana nawyku potrzebuje czasu. To jest po prostu psychologicznie udowodnione, że nic się nie zadzieje następnego dnia i trzeba ten nawyk ugruntowywać i trzeba się też starać. Musimy włożyć w to jakiś wysiłek, więc jak na początku już będzie trudno, powiem sobie nie, kocham schabowego, ale absolutnie nie będę płakać i się po prostu odgradzać od tego schabowego, nigdy więcej go nie zjem, a nie będziemy też przygotowani, właśnie nie będziemy świadomi tego, czym możemy tego schabowego zastąpić po to, żeby czuć się między nimi nasyceni, albo jak ten smak sobie układać, żeby warzywa było intensywne, bo mięso jest niesamowicie łatwe w obróbce, ono nie potrzebuje, jest samo w sobie na tyle mocne, że nie potrzebuje jakichś szczególnych dodatków, natomiast z warzyw trzeba ten ich potencjał wydobyć. Nie każdy to potrafi, czasami właśnie trzeba jakiejś podpowiedzi, więc jak zaczynamy od razu tak na bogato, że nie i koniec, no to może to do niczego dobrego nie doprowadzić. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.